Bruno Altmajera i Jeana Nolariu poznałem na wystawie Magical Dream, które co dwa lata odbywają się w Szczywku. Bruno Altmajer zaproponował mi udział w Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Safador, który co roku odbywa się w miejscowości Mont d'Or. I wraz z Marcinem Kopanowiczem w 2019 roku wzięliśmy udział w tej wystawie. Ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu zdobyłem Grand Prix tej wystawy jako pierwszy Polak. Jest to dla mnie bardzo prestiżowe wyróżnienie, z którego się cieszę. Ale myślę, że zaowocowało to również propozycją złożoną mi i Marcinowi Kopanowiczowi, żebyśmy dołączyli do międzynarodowej grupy artystycznej ArtPair, której właśnie Bruno Altmajer jest prezydentem. W 2020 roku, po raz kolejny biorąc udział w festiwalu Safador, już jako juror tego festiwalu, złożyłem Brunowi propozycję, czy może byśmy nie pokazali prac grupy ArtPair w Polsce, a konkretnie w moim rodzinnym mieście w Legnicy. A najlepszym do tego miejscem oczywiście jest Muzeum Miedzi w Legnicy. Pomysł ten spotkał się z wielkim entuzjazmem i zarząd grupy ArtPair zgodził się od razu. No i zaczęły się żmudne, mozolne przygotowania do tego wielkiego przedsięwzięcia, jakim jest pierwsza w Polsce wystawa grupy ArtPair. Wraz z dyrektorem Muzeum Miedzi, Marcinem Makuchem, oraz kuratorem wystawy, Tomkiem Grabowskim, rozpoczęliśmy pracę nad zorganizowaniem tego przedsięwzięcia. Kulminacją taką było spotkanie, jakie odbyło się w listopadzie 2022 roku podczas wernisażu mojej wystawy Machiny Wyobraźni, gdzie w Muzeum Miedzi spotkaliśmy się również z delegacją francuską, właśnie z artystami Bruno Altmajerem oraz Jean Noelem Riu. Artyści przyjechali do nas, do Legnicy, zobaczyli miejsce, zobaczyli muzeum. Bardzo im się to wszystko spodobało. No i tutaj wtedy zapadły szczegółowe decyzje dotyczące już samego przyjazdu artystów tutaj do Legnicy na wernisaż i wszystkich szczegółów związanych z samą wystawą. Po rocznych przygotowaniach wystawa wreszcie została otwarta 13 maja 2023 roku. Prezentowane są na niej prace 19 artystów z Europy. Są to prace przeróżne, bo mamy zarówno i malarstwo olejne, grafikę i rzeźbę. Jest to przegląd twórczości związanej z magicznym realizmem, z surrealizmem artystów z Europy. I myślę, że to jest wyjątkowe wydarzenie nie tylko w Legnicy, ale również i w Polsce. Serdecznie wszystkich zapraszam na tą wystawę, na obcowanie z tą sztuką. Myślę, że jest to wyjątkowe bardzo wydarzenie, nie tylko dla nas, ale i dla wszystkich miłośników sztuki w Legnicy. Bogactwo prac na pewno zadowoli każdego i dla każdego z Was będzie to naprawdę fantastyczne, wyjątkowe przeżycie. Także jeszcze raz serdecznie zapraszam.